Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mati Farmer for 2. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Rolnik z Ipinek. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku właśnie z poprzedniego odcinka, z poprzedniej akcji, która była wykonywana właśnie na tej serii. Czyli akcja Siano Kieszonka. No niestety wyrzuciło mi nagrywanie, już drugi raz do tego podchodzę, bo kurde, OBS mi wywalił i nie wiem z jakiego powodu. Nie dość, że już miałem dobre 15 minut odcinka nagranego. No i niestety, no, laptop może nie uciągać coś innego, bo sam już nie wiem, od czego to może być spowodowane. Nie dość, że inaczej nagrywam filmy, jeżeli chodzi o OBS-a, zanim ja uruchomię farminga, zanim to jednak to nagrywam inaczej. No niestety, no, laptop już pewnie się psuje albo coś, albo może z nim jest coś nie tak, sam nie wiem. Naprawdę nie dość, że to jest denerwujące, to jeszcze kurde powtarza i dwa razy to do tego potuć, jak nawet nie więcej. Ale no dobra, kontynuacja prasowania, bo udało mi się przez ten czas prasować tyle, ile już tutaj są. Spośród jednego wałka słomy, które mi zostało. No i co, troszeczkę wam jeszcze opowiem, bo jak skoro mi wywaliło nagrywanie, to wam opowiem o tamtym polu. I to, co tutaj mam do sprasowania, to skończę prasować. Jak mi nie wywali już do końca odcinka teraz, to będę zadowolony. Coś się chociaż z tego uda nagrać. I jeszcze owijanie właśnie owijarką. Jeżeli chodzi o owijarkę, to jest ze sklepu wypożyczona na testy, tak samo jak prasa New Hollanda. Owijarka jest tutaj z Ursusa. Folia, jakim kolorkiem będę owijał, no to będzie na czarno owijać, więc waloty, które będą siano kieszonki owinięte, będą na czarno. Sprawdzę, jak to przy okazji będzie wyglądać, więc miejmy nadzieję, że już wszystko pójdzie zgodnie z planem, że nic takiego się złego znowu nie wydarzy. Więc akurat ten odcinek dla was nagrywam na dzisiaj, czyli na środę, bo mam już godzinę 17:30 i ja na czym prezję zasiadam do New Hollanda, odpalam i lecimy podobnie z prasowaniem. Mnie dość się zdenerwowałem, to jeszcze kurde laptop potrafi mnie jednak zdenerwować. Nie wiem z jakiego powodu, ale nie będę już tego tematu zawracał non stop, tylko w innych rzeczach opowiem, zabieramy się. Więc także co, zapraszam was do oglądania na samym filmie, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza i udostępnienia innym, a także zapraszam na kanały, które są standardowo wymieniane. No i co, lecimy sobie z prasowaniem do tego momentu. Kurde, jeszcze za daleko pojechałem, już pełne. Jednak z tych nerwów jednak przed tego laptopa za daleko pojechałem i musiałem się kawałek cofać. Jeżeli chodzi o prasę, no to moi drodzy, tak, jeżeli chodzi o nowe nawetki i o zarobienie pieniędzy, to sobie zarabiam u gospodarzy, co i jak, bo u gospodarzy na usługach to jednak tych pieniążków idzie zarobić. Od kolejnych odcinków zabieramy się za pracę polowe, pożniwa, które trzeba też się na nie zabrać, szczególnie po akcji kukurydza na kieszonkę, która była też ostatnimi czasy, jeszcze przed żniwami, tu jak się nie mylę, z 2 tygodnie już może pewnie zminęło od tego właśnie miejsca. No kurde, jeszcze za daleko znowu pojechałem. Oho, już coś jest nie tak, już jest coś nie tak znowu, bo coś mi zacina, FPS mi chyba opadają. Teraz znacznie lepiej. Gorzej mi OPS-a wywaliło. Nie, na szczęście nie. Dobra, lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że mnie znowu nie wywali. No i tak, jeżeli chodzi o nowe nabytki i o zarabianie pieniędzy, no to będę sobie kontynuował akcję zarabianie pieniędzy u gospodarzy, bo naprawdę nie dość, że za zarobek gospodarza to naprawdę jest coś wielkiego i fajnego, bo nie dość, że na to czas trzeba poświęcić, na tym właśnie zarobek, to tym bardziej mi się oferuje, że im większy zarobek, tym lepiej mi wychodzi. O kurde, no co jest z tymi FPS-ami? Czyli tylko w jednym miejscu mi tak laguje, sam już nie wiem. No i poza tym też jeszcze coś chciałbym dodać, to moi drodzy, wszystko na kanale zobaczycie, bo nowe odcinki na zapas będą nagrywane. No teraz przepraszam, że przez parę dni nie udało mi się utrzymywać aktywności jeszcze przed żniwami, a przede wszystkim, żeby odcinki na zapas dla was jako tako nagrać. No nie udało się z tego względu, gdzieś no kompletnie wyleciało mi z głowy, czasu mi już nie miałem, bo jak już dałem teorię w Wordzie, no to od razu mogę powiedzieć, zabierałem się za robotę na farmie, a troszeczkę tego było przez ten czas. Jak się uczyłem testów, to w międzyczasie miałem, sobie zrobiłem króciutką przerwę na to, żeby dla was nagrać odcinek. Za kawałek leciałem z kolejnymi testami się uczyć. No i co, i w końcu się udało. Nadszedł moment, gdzie już udało mi się zdać i już w końcu mogę tu za normalną robotę się wziąć, więc przez to coś nie było odcinków. Już mogłem wcześniej za te daily
Dlatego w sumie nagrywanie większości filmów na zapas nagrać, mieliśmy zaplanowane. No i teraz jeżeli chodzi o to, jak dobrze pójdzie, to dzisiaj jeszcze wieczorem będę dla was nagrywał filmy na zapas i myślę, że teraz każdego wieczorka będę poświęcał, ze względu na to, że żniwa się w ogóle przeciągają. Jeszcze nie rozpoczęte żniwa są, dopiero będziemy czekać, aż kombajnista przyjedzie i dopiero wtedy się żniwa rozpoczną u wujka. Więc w międzyczasie tutaj na tym kanale będą odcinki z następującej serii, spośród serii oczywiście największy rolnik na mapie Wola Brudnowska, z tego względu, że jak jest przebudowa gospodarstwa, sam nie wiem ile może mi to potrwać, bo tak szybko raczej nie wrócę na tą serię, ale gdy już uda mi się ogarnąć, gdzieś będzie po przebudowie gospodarstwa, od razu lecimy sobie ze serią Największy Rolnik, bo tam kolejne prace polowe będą mnie czekać. Przez najbliższy czas to będą serie następujące, czyli seria właśnie Rolnik z Ipinek, prace polowe, najprawdopodobniej, że ruszą też na dobre. Seria oczywiście od średniego do dużego z Farminga 17, jak i seria z Farminga 19 na właśnie polskiej serii, czyli na polskim gospodarstwie życie rolnika z Dąbrówki. Taki mam właśnie zamiar, więc miejmy nadzieję, że to wszystko wyjdzie zgodnie z planem. Dokładnie sam nie wiem, kiedy mogę wrócić. Jeżeli uda się wrócić, to wam o wszystkim dam znać jeszcze zanim do tej serii powrócę, więc od razu wam powiem, że na tę chwilę jest tutaj też praca na serii Rolnik Typinek, tak samo na innych seriach również, bo co odcinek pewnie znajdzie się coś innego do roboty, więc nie ukrywam, że nie. Zawsze tych prac zabraknąć nie powinno, tak samo odcinku, więc miejmy nadzieję, że to wszystko wyjdzie tak jak należy. Co do wyrzucenia mi OBS-a i Farminga mnie wyrzuciło, to akurat zrobimy tak, że teraz kończę prasować, bo już miał odcinek dobry, że z pół godzinki by mi pewnie zajęło gdzieś około z prasowaniem siana. No i będę dla was przede wszystkim obijał, więc to co mi się stało, jeżeli by się nie wywali ponownie, bo jeżeli wywali znowu, to już się poddaję i sami wiem, o co z tym wszystkim chodzi. No bo kurde, na spokojnie chcę odcinek nagrać, a to mnie na pewno wyrzuciło. To dzisiaj nagrywam jeszcze dodatkowo dłuższy odcinek z obijania, bo za chwilkę będę miał koniec. Więc no nie dość FPS-y, to nawet nie wiem, czy już laptop jest za słaby, czy coś, bo sam nie wiem. Mało kiedy tak się praktycznie zdarzało, że mnie już wywalało i jeszcze jak nie zapisałem gry, to już kurde masakra byłabym się na nowo tą robotę od początku wykonywać. Czy to było poza odcinkiem, czy w trakcie odcinków nagrywania dla was, które były, więc sami nieraz widzieliście, że nie zdążyłem się z wami pożegnać i mnie nagle wyrzuciło. Chyba że gdzieś była końcówka filmu, to ewentualnie już wrzuciłem film bez pożegnania. No niestety no. Już jest nie tak, co jest, nie dość, że już ten laptop ma swoje lata już przepracowane, tutaj swój czas u mnie, a szczególnie z grami, tutaj jak z nagrywaniem, publikowaniem dla was nowych filmów, przez tą naukę też, przez to może coś jest nie tak, sam już nie wiem, może czas najwyższy jakoś to zmienić, ale sam nie wiem kiedy, bo na razie o nowym laptopie nie myślę, o nowym komputerze również nie myślę, bo nie wiem jaka będzie przyszłość. To prawda, Daily. Filmy będą teraz do końca tego roku. Tak jak mówiłem, z racji, że na 150 subskrybentów ta wielka niespodzianka była. I właśnie z tego względu jest oficjalny wielki na to, żeby te daily do końca tego roku, miejmy nadzieję, że bez awaryjności laptopa uda się nagrywać i wrzucać, bo jeżeli coś się wydarzy złego, to sam nie wiem, to już kurde będę tak zdenerwowany, że szok. Ale no miejmy nadzieję, że laptop jeszcze wytrzyma swoje serie, które tutaj jest do nagrywania, a przede wszystkim do robienia na tych odcinkach i seriach. No i tak, jeżeli chodzi o tą łąkę, no to była ona nawożona, rozlewana gnojowicą. To jednak tych balotów przybyło, więc od razu już można zauważyć, że tych balotów jest naprawdę sporo. Co do owsa, bo sprasowałem sobie słomę, żeby mieć słomę więcej. No to od razu, moi drodzy, od razu zauważyłem, że też tego wszystkiego mi przybyło. Nie ma jakoś mega dużo balotów, jeżeli chodzi o owiec, ale no teraz będę starał się między nimi zapasy tworzyć jak największe, żeby tego zapasu słomy, siana i sianokiszonki mieć. Więc teraz oczekujcie, że jak trawa ponownie mi tutaj wzrośnie, urośnie do gotowości, do zbiorów, no to przede wszystkim na to zwrócę uwagę, żeby tutaj
mieć możliwość zbierania, żeby zebrać właśnie tą tutaj siano, żeby też mi zapaść siana, bo jakby hodowla krów będzie się rozwijać i hodowla zwierząt, bo tutaj najbardziej hodowlę krów chcę rozwijać, żeby oczywiście albo siano, to jest oczywiście, że do hodowli krów, czy też ten deseń, nie ukrywam, że nie, hodowla krów tutaj najbardziej nie pasuje, ale hodowla świń też jest, więc naprawdę świnie mi siana czy siano kiszonki wiadomo nie potrzebują, ale w zamian tego wiadomo, że mógłby ten zapas być znacznie większy, no i od tego momentu jak dobrze pójdzie, to tak, będą siane zboża, będą tutaj siane zbierane i żeby tutaj była możliwość oczywiście koszenia na sprasowanie, mieć pewne, że tego zapasu zabraknąć nie powinno. No kurde, jeszcze nie odczepiłem tego. Będę, że nakręcam jeszcze tyle, a tu jeszcze szok. Dobra, mam teraz, więc i przez te nerwy pewnie. No dobra, sprasowane. Będzie na tyle, ile mogłem, bo gdyby nie wywalony OBS, to odcinek byłby naprawdę przekazacki, bo nie dość, że cała łąka sprasowana, tu jeszcze cała łąka dodatkowo owinięta, ale w zamian tego już zabieramy się za owijanie w kolor czarny, więc jestem ciekaw, jak te belki będą wyglądać podczas owijania, więc to lecimy pod pierwsze baloty. Tutaj jest na tyle fajnie, że tutaj wystarczy, że klawisz X nacisnę i ona mi się sama ta owijarka rozłoży i od razu zacznie mnie owijać, więc naprawdę się cieszę, więc od razu będziemy sobie jeździć raz belka przy belce, żeby tutaj mieć na tyle możliwości, że będę miał okazję od razu prasować i owijać. Nadzieję, że sprasowane tu są, czyli teraz od razu mi to już owija, więc kolor czarny, no naprawdę świetny kolorek, tylko że tutaj pewnie troszeczkę potrwa, zanim się owiną te belki, bo siano kiszonka musi być dobrze owinięta, żeby dobrze mi się zakisiła. Oczywiście do skarmienia troszeczkę mi to potrwa, zanim do hodowli krów zostanie ona przeznaczona. Dobra, na kartę społeczność, bo już na miniaturkę zdjęcie mam zrobione przez tego, co mi wtedy wyrzuciło. Żeby tylko mi się belki nie stoczyły. Aha, one są tak układane, czyli no o. Mam dużą nadzieję, że mi, chociaż mam pewne, że się nie stoczą te belki, bo skoro mi w takiej pozycji je układa, to naprawdę szacun i naprawdę świetna rzecz. Więc pojedziemy sobie tutaj raz przy razie, pojedziemy na tyle, żeby mieć te belki na tyle owinięte, żeby było tutaj czym prasować. Pojedziemy sobie tu, żeby mieć owinięte, żeby mi leżało na łące. Mnież po prostu nie łatwo do zbioru. A co do właśnie odcinku właśnie ze sianokosów, to oczekujcie, że będzie dużo więcej, bo jak będą nowe łąki, nowe pola, bo tutaj mam zamiar oczywiście rozwijać i nie w hodowlę zwierząt i nie w nowe nabytki same, na przykład nowy ciągnik chociażby, na tą chwilę saldo pieniędzy widzicie tak, jaki mam, no wiadomo, jak będę zarabiał pieniążki, no to i seria zacznie się rozwijać na tyle, że będą i nowe pola, nowe łąki i przede wszystkim też będziecie mieć co oglądać w trakcie rozwijania tej serii, bo naprawdę ciekaw jestem, jak te serie będą już przyszłościowo się rozwijać na tyle, że będzie to w sam raz wyglądać. No i tak, ten odcinek dzisiaj dla Was nagrywam na godzinę 20, więc serdecznie zapraszam do oglądania. No i co, pamiętajcie również o zostawieniu jak najwięcej ilości łapek w górę, żeby dla największego zasięgu, żeby te zasięgi były znacznie większe. No i oczywiście też dziękuję Wam za wszystkie nowe subskrypcje, które również przybywają, jak i również za wyświetlenia, które robicie pod filmami, więc naprawdę to jestem z tego mega zadowolony, że udało się, że Wam się udaje przede wszystkim tyle oglądać. I naprawdę się cieszę, że kanał po tym powrocie Daily Filmów jako tako się rozwija na swoje. Ten jeden balut, który został sprasowany w słomę, no to on mi tutaj zostanie, oczywiście słomę nie będę owijał, no bo ja nie ma bata, tylko owijam to, co tutaj mam sprasowane z trawy, a troszeczkę tego jeżdżenia będzie, więc mam pewność, że uda się na spokojnie te belki
poowijać, a co do złożenia, to będę je złożył już poza nagrywaniem i poza odcinkiem sobie je złożę, te berki z owiniętej, sprasowanej, które już zostały, i sobie ułożę je w stuk na gospodarstwie w miejscu, może niedaleko tam, gdzie jest słoma, a tak na tyle, żeby ten stuk w razie czego nie strącił, żeby on mi się nie rozleciał i żeby bałaganu sobie na gospodarstwie nie robić. No teraz jak będę zapasy sobie słomy robił, czy zapaściana coś, no to będę musiał być zaopatrzony w dobre miejsce na to, żeby mieć oczywiście na tyle miejsca, ile będę mógł, żeby było osobno. Tutaj na przykład belę siano kieszonki, osobno belę siana i osobno belę słomy, bo wiadomo, z tego też miejsca potrzebuję tak naprawdę. Więc no jednak z tego wszystkiego miejsca potrzebuję i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Dobra, zapisujemy sobie grę. Się to zapiszę chociaż. Zrobimy sobie jeszcze jedno zdjęcie na kartce społeczność, które tutaj mamy owinięte. Oczywiście do odcinków to oczywiście na zapas też będę nagrywał i na zapas to jakieś zdjęcia będę robił. Właśnie dotyczące serii, żeby mieć co później dla was wstawiać. Żebyście na karcie społeczności widzieli też jak najwięcej zdjęć, że to co mi się udaje nagrywać, czy podczas nagrywania, czy poza nagrywaniem. Również te prace, żebyście łatwo widzieli, żebyście mogli ocenić, zostawić również łapkę w górę. Jak i również możecie śmiało napisać komentarz, bo również macie dostęp do pisania komentarzy, więc śmiało, nie ma czego się tak naprawdę wstydzić. No naprawdę, kolor folii naprawdę genialny. Bardzo mi się podoba ten kolor folii. No, kolor folii pierwszy raz używam koloru czarnego, bo zazwyczaj mam albo kolor biały, albo kolor zielony lub taki jaskrawy, w zależności co na jakiej serii wypada. Ale nie ukrywam, każdy kolor folii i mam chociaż możliwość do sprawdzenia, jak mi się coś tutaj będzie widziało. Jak dobrze pójdzie, to może w czarny będzie tutaj z początku dłużej, jak będzie akcja siano-kiszonka, więc naprawdę sam jestem ciekaw, na ile mi teraz te baloty siano-kiszonki wystarczą. No nie dość, że fajnie są ułożone, bo nie myślałem, że one będą układane tak jak z prasy, tak jak w tej pozycji, że potrafią mi się nieraz stoczyć z górki. A jednak ta łąka, widzicie, że pod górką ona jest tak właśnie uchylona, że z górki na dół idzie. Więc no mam chociaż pewność, że nie pogubię tych belek po drodze i nie będę musiał ich gonić. Jak będę miał je teraz wozić na gospodarstwo po owinięciu. Więc tak naprawdę to też wszystko zależy chyba od tego, jak jest łąka ustalona. Tak samo jest na polach, co do niektórych, bo również jest tak zrobione, że jest wyżej i jest niższy podjazd, więc również tego wszystkiego bywa znacznie inaczej. No i przede wszystkim też zapraszam na kanał Farmer z Wielkopolski, bo od dzisiaj właśnie też od środy 24 lipca Daily Marathon powrócił. Wiem, że przez lipiec było bardzo mało filmów, vlogów i filmów shorts, więc teraz to wszystko nadrabiam do was. Więc akurat jeżeli chodzi o Daily Marathon na kanale Farmer Wielkopolski, to tam wszystkiego się dowiecie już w dzisiejszym filmie o godzinie 18, więc serdecznie zapraszam, bo jest premiera. Oczywiście też i oczywiście macie możliwość zadawania pytań do Q&A, bo w sierpniu zamierzam Q&A dla was nagrać właśnie na kanale Farmer Wielkopolski, więc śmiało zadawajcie, a macie dużo możliwości co dotyczące pytań Q&A, na które będę mógł śmiało odpowiedzieć. Dobra, lecimy sobie pod kolejny balot. Już troszeczkę mam owinięty, jednak ten czas leci dosyć szybko, ale widać, że jeszcze mi tutaj sporo zostało, więc spokojnie, cały odcinek poświęcę na owijaniu. Bo nie wiadomo, kiedy kolejna akcja siano-kiszonka dla użytku dla krów. Więc no teraz będą chociaż krowy najedzone, gdy przyjdzie czas obrządków. Co do nowej obory, to wszystkim będę dawał wam znać w kolejnych odcinkach, gdy już zaczniemy prace polowe.
Teraz tutaj się zajmę tą sianokiszonką, którą już kończę aktualnie, bo w poprzednim odcinku widzieliście, że było koszenie i ograbianie rzędy. To w dzisiejszym odcinku macie prasowanie w połowie, w drugiej połowie właśnie filmu. Ja bym to miał jeszcze złączyć, to wiadomo, może dam radę, ale już jednak tamtym film będę musiał usunąć. A dla was tylko rzucę to, co tutaj mam. Więc miejmy nadzieję, że to wszystko wyjdzie zgodnie z planem, że już mi dali nie wywali. No i myślę, że w kolejnych odcinkach mnie też wywalić już nie powinno, bo jak wywali, to naprawdę nie wiem, z jakiego to jest powodu. Nie dość, że nagrywam dla was filmy tak, jak nagrywam, bo innej możliwości na nagrywanie nie mam. Więc no tak to niestety wygląda. Jak widzicie, nie jest taki biały, czarny pasek na ekranie, no to bardziej tak po środku i po lewej stronie na samej górze. To naprawdę was za to przepraszam, ale no nagrywam tak jak mogę. Ale no i dla mnie się, mnie to i tak cieszy, że chodzi mam jakoś taką do nagrywania tych filmów. Niestety nagrywam w takiej pozycji niż prawidłowo, jak to powinno też wyglądać znacznie inaczej. Mam pomysł, ta owijarka też naprawdę genialnie pasuje, bardzo ona mi się podoba, pierwszy raz ją w ogóle używam. Jeżeli chodzi o serię z Farming Simulator 2019, możliwe, że może ta owijarka będzie na polskiej serii, czyli na serii Życie Rolnika z Dąbrówki, bo od razu, co wam mówiłem w poprzednim odcinku, że nowe nabytki będą, a jeszcze troszeczkę się pojawiać, ale to tak będą, ale to zanim do nowego nabytku, to gdzieś pewnie po kolejnym sezonie prac żniwnych, bo na tą chwilę zabierałem się za prace pożliwne, czyli za pracę do przygotowań do siewów. No i akurat co, wyszło jak wyszło, więc miejmy nadzieję, że to wszystko też wyjdzie zgodnie z planem, że będzie co oglądać. Wszystkiego się dowiecie zresztą w nowych odcinkach nagrywanych na zapas, więc dopiero wtedy się o tym przekonacie. Pod kolejnego balota. No i to tutaj mam owinięte, to naprawdę szybko poszło. Jeszcze tutaj mi zostało z tej strony z 5, tam mi zostało, no jeszcze troszeczkę mam, więc około 10-12 może być na pewno, a razem obstawiam, że ponad 20 na pewno tych belek wyszło. Wraz z tą jedną belę, wraz z tą jedną belką sumy z owsa, która w prasie mi została jako resztka. Zawsze jedna belka więcej, ale od razu mówię, że jak przyjdzie czas, no to już pomału na takie zapasy będę musiał się zaopatrzeć, więc miejmy nadzieję, że to wszystko wyjdzie tak jak należy. No i pomału, no co, jak dobrze pójdzie, jak to pieniężko będzie znacznie więcej, to żeby do setnego odcinka z tej serii do przebudowy gospodarstwa jakiś nowy nabytek zawitał. Prędzej, że obstawię jakiś nowy ciągnik, bo non-stop tym New Hollandem to już wcześniej napracował. Ten New Holland to już przerobił ponad 40 motogodzin, więc nie ukrywam, że nie. Naprawdę już sporo jak od początku tej serii, a dopiero mamy 70 ponad odcinków. Więc no sami widzieliście, jakie były maszyny od początku, jakie były ciągniki. A że była przerwa dosyć długa wtedy. Bo to wtedy coś się wydarzyło, że już tych ciągników nie było na gospodarstwie ani na serii. Więc teraz został mi ten New Holland i do tej pory chyba on jeszcze zostanie. Dopóki ten New Holland nie przebije iluś tych motogodzin powyżej 100, to możliwe, że on zostanie już do prac innych na gospodarstwie, ale będzie raczej mało kiedy używany. No do momentu, gdy nie będzie nowego ciągnika, to praca będzie na jednym ciągniku polegać. A gdy będzie coraz więcej nabytków, jak będą pieniążki naprawdę świetne. Bo oczywiście jeszcze będzie zarobek nie tylko z usług gospodarzy, ale myślę, żeby powrócić do cięcia tutaj tego drzewa. I właśnie z transportem na tartak. Miejmy nadzieję, że jak dobrze pójdzie, to również tym wszystkim się powinno na spokojnie udać. To wszystko zresztą się okaże, jak to będzie wyglądało następująco.
która będzie setna, która będzie na 100 odcinków, przebudowa gospodarstwa, to oczekujcie, że odcineczek może już być i tak dalej, i tak dalej, więc sami będziecie widzieć, co tak naprawdę w przebudowie gospodarstwa w setnym odcinku, bo to już będzie setny odcinek, a w 101 i zaś już ponad 100 odcinkach, no to rozwijamy dalej, żeby te serie miały jak najwięcej odcinków, żeby zaś te serie były oczywiście najbardziej pamiętne. Kurde, jeszcze za daleko. A za to ustawiłem sobie balota tak. Nie wiem, o, się ustawił inaczej. No więc siano kiszonka pierwszy raz na łożytek dla krów u mnie na łące powstała. Chociaż po tylu czasach, ale po tylu właśnie odcinkach i po tylu właśnie czasie. Ale no co ważne, że jest, że odcinki też z tego były. No i myślę, że jak uda się, to może będę teraz szczęśliwy, bo wiadomo, tego zapasu wolałbym utworzyć jak najwięcej, żeby dla hodowli zwierząt starczyło, bo jak przyjdzie czas na rozwijanie gospodarstwa, na prace polowe, jak będą nowe pola, łąki, to oczekujcie, że będzie jeszcze więcej prac na głowie, że tam co odcinek będzie coś innego nieraz do roboty, więc oczekujcie, że tak właśnie może jakaś ta seria naprawdę zacznie się solidnie rozwijać, więc wtedy to wszystko nastąpi, a tak to no tymczasowo na razie będzie tak, jak będzie wyglądać. No więc ruszamy sobie pod kolejnego balota. Zaraz tutaj dobrze pójdzie, to już owijanie będę miał za sobą. Co do tego drzewa, co mi tutaj leży na drodze, no to będę go ścinał. Przeprowadzę sobie je na pole. Tak jak to zrobiłem wtedy ze zgrabiarką, że ten kawałek drzewa również wyciągnąłem tam i pójdzie chyba najszybciej do pocięcia i już na sprzedaż. Może jakieś dodatkowe pieniążki na konto wpadną. Na pewno wpadną, bo wiadomo, zarobek, kasa najbardziej potrzebna. No i teraz pewnie myślicie, czy będzie tutaj rozlewana pewnie gnojowica, skoro siano kiszonka się odbyła. Zaraz po tych właśnie koszeniu i po tej właśnie skończonej siano kiszonce. Tak, jeżeli chodzi o gnojowicę, to na tą chwilę nie będę rozlewał gnojowicy, bo ponieważ wolę poczekać, żeby mi te krowy naprodukowały jak mniej więcej. Krowy mi już naprodukowały prawie 30 tysięcy litrów. No świnie, jeżeli chodzi o gnojowicę, to dopiero 3,5 tysiąca litrów, czyli jeszcze wolę poczekać, zanim to wszystko nastąpi. Co do krów, to myślę, że jak dobrze pójdzie, to moi drodzy, wszystko po trochu i nie będę widział, że zanim ta przebudowa gospodarstwa będzie i będę tutaj rozwijał już tą serię i będzie przesunięty czas, to i na pewno i obornika będzie przerywać sporo od świń i od hodowli świń i od krów. Tutaj również będzie obornik rozrzucany częściej, ale no już prędzej na łąkach i na polach również gnojowica będzie rozlewana. Bo jeszcze na polach chyba nie miałem możliwości rozlewania gnojowicy. Dopiero bym musiał poczekać, żeby na te 3 pola lub na 2 pola mi starczyło. Bo ja będę miał przykładowo beczkowóz na gnojowicę do 10 tysięcy litrów. To jednak troszeczkę się tutaj najeżdżę, więc nie ukrywam, że nie. Więc wolałbym sobie poczekać. Tak samo za sprzedażą mleka będę czekał. Za sprzedażą krów, jak będą mi się rozmnażać, to również. Do hodowli kur, do hodowli świn tutaj także, więc wszystko po trochu, więc póki co skupiony chcę być na tym, co tutaj mam, czyli po prostu teraz nie będzie rozlewana gnojowica na łąkę, po prostu jak przyjdzie czas nawozów, rozsiewania nawozów właśnie pod zboża czy w zboża, jak już będą zasiane nowe uprawy na polu, będę chciał powiększyć zapasy, no to również tutaj sypnę nawozu na łąkę i myślę, że nawóz tutaj też powinien mi dobrze dać, chociaż nie tyle co gnojowica, ale to nawiezienie też będę miał pewność, że coś tam mi pójdzie, że jak na kolejny pokos, to może będzie tyle samo balotów, co teraz jest, może będzie znacznie mniej, ale dla mnie będzie z tym wszystkim pewne, że sypnę nawóz, na opola jeszcze będą oczywiście opryski wykonywane na chwasty, więc
również tym wszystkim będzie trzeba się zaopatrzyć. Więc to wszystko nastąpi dosłownie za niedługo. No i sobie pomału kończymy. Ostatnie 3 baloty mi zostały do owinięcia. I naprawdę mam chociaż z głowy. Czyli teraz jednak ta siano kiszonka, no w drugiej części odcinka jako koniec nie udała się zupełnie, bo miałoby być cała łąka prasowana. A że mi wywaliło OBS-a i farminga, no to się sam nie dziwię. To odcinek byłby pewnie z około godzinki na pewno, może do ponad 40 minut. Co może by przekroczyło 40, może ponad minut, sam już nie wiem. Więc no, ale dzięki temu udało się, więc jednak tych balotów mi teraz przyszło. Czyli będą osobno na gospodarstwie odłożone w miejscu na tyle, żeby sobie bałaganu nie zrobić. Przyjdzie czas w kolejnym odcinku, to wam opowiem i pokażę, w którym miejscu są ułożone. Na pewno będzie gdzieś tam, gdzie magazynuje sobie słomę. No i co, teraz będzie trzeba się zaopatrzyć, żeby był większy, więcej towaru, żeby hodowla zwierząt się rozwijała, żeby było czym pościelić na obrządkach i tak dalej, żeby tym zwierzątom zapewnić naprawdę doskonałe warunki hodowli. A więc także, moi drodzy, myślę, że w tym odcinku będzie już na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie z tego miejsca. Jeżeli wam się podobało, to jak najwięcej łapek w górę zostawiajcie. Dla większej motywacji, dla większego zasięgu komentujcie, udostępniajcie innym. Zapraszam też na kanały, które są standardowo wymieniane. No i zapraszam również na kolejne odcinki, które będą nagrywane na zapas, żeby już wtedy i trwało do końca tego roku, jak to było już planowane. I tak właśnie będzie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.